Aby obsługiwać taką drabinę, zwykłe prawo jazdy na pewno nie wystarczy. Wie o tym naczelnik OSP Grochowy Kamil Maciejewski. Właśnie otrzymał uprawnienia, które pozwolą mu używać takiego sprzętu podczas akcji ratowniczej. Dużo trzeba wiedzieć, żeby móc operować spokojnie i bezpiecznie takim urządzeniem, ale tutaj naprawdę mieliśmy szczęście do wykładowcy, który jest pasjonatem tego typu rzeczy i przedstawił nam naprawdę wszystko w sposób taki, że każdy zrozumiał, każdy miał też szansę przećwiczyć wszystkie zagadnienia z obsługi praktycznie, także naprawdę szkolenie było bardzo, bardzo owocne. Wraz z naczelnikiem OSP szkolenie dla kierowców, operatorów samochodu specjalnego z drabiną ukończyło 11 strażaków z OSP Grochowy i OSP Ślesin. Szkolenie obejmowało zasady funkcjonowania podzespołów oraz konserwacji sprzętu, a także postępowania w czasie awarii. Uroczystość nadania uprawnień miała miejsce w remizie OSP w Grochowach, w której strażacy cieszą się nie tylko z nowych możliwości. Odnowiono już salę bankietową i garaże, a w sierpniu jednostka wzbogaciła się o nowy samochód. Ostatnia taka duża inwestycja to przerobienie tej części socjalnej dla strażaków, zagospodarowanie jednego z wolnych pomieszczeń i wytworzenie takiego właśnie pomieszczenia, gdzie jest biuro, miejsce, gdzie przed akcją, przede wszystkim po akcji można usiąść, przeanalizować ten cykl działań wykonanych podczas wyjazdu. OSP w Grochowach skupia ponad 60 druhów, z których 20 ukończyło kursy pozwalające brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a 4 strażaków ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Działa tu również młodzieżowa drużyna pożarnicza.